Dzień dobry, witam na Technology Days, 10. już edycji spotkania inżynierów, specjalistów i praktyków automatyki przemysłowej. Wraz z firmą Phoenix Contact wystąpią dzisiaj nasi partnerzy, eksperci z firm Intex, Enervigo, VersaVox oraz Politechniki Gdańskiej. Podczas tego wydarzenia, oprócz aż 8 prelekcji, przygotowaliśmy stoiska, na których można poznać nasze rozwiązania, można poznać rozwiązania naszych partnerów, porozmawiać, wymienić się doświadczeniami i zadać wiele pytań specjalistom i ekspertom. Dziś na Technology Days, na naszym stoisku, mamy sporo automatów służących do prefabrykacji przewodów. Jeden z nich służy do prefabrykacji, czy też rozcinania przewodów na określoną długość. Kolejny z automatów służy nam do usuwania izolacji oraz zarabiania końcówek tulejkowych. Następnie mamy dwa automaty drukujące, które służą na drukowanie oraz zakładanie, czy też nasuwanie przewodów bezpośrednio na przewodzie w jednym kroku roboczym. Na dzisiejszym Technology Days chcieliśmy Państwu zaprezentować różne rozwiązania, w tym złączki szynowe, w tym nasze najnowsze dziecko w technologii PushX do beznarzędziowego podłączania przewodów i to zarówno przewodów bez tulejek, jak i z tulejkami. Myślę, że jest to technika połączeń, która zrewolucjonizuje sposób prefabrykacji szaf sterowniczych, dzięki czemu będzie można efektywniej i optymalniej prefabrykować, a przede wszystkim oszczędniej szafy sterownicze. Na konferencji Technology Days jako Intex omówiłem tematykę cyberbezpieczeństwa dla systemów automatyki, budowy systemu bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami standardu ISA i EC62443. Przybliżyłem również możliwe konsekwencje, z jakimi możemy się spotkać w momencie, kiedy tego systemu bezpieczeństwa nie zbudujemy. Jesteśmy VersaVox. Przyjechaliśmy tutaj opowiedzieć o autonomicznych robotach mobilnych, o tym, jak automatyzują procesy transportowe w fabrykach. Jest z nami VWR250, to jest prototyp nowego robota mobilnego, ale opowiemy ogólnie o autonomicznych robotach mobilnych, o ich roli w transporcie intralogistycznym, o tym, jakie przed nimi stoją wyzwania i jak realizujemy sterowanie przy pomocy komponentów Phoenix Contact. To, co Państwo tu widzicie, to są hybrydowe rozruszniki silnika. Świetna alternatywa dla tradycyjnych układów i mocy opartych o styczniki elektromagnetyczne lub styczniki półprzewodnikowe. Mają szereg zalet nieocenionych, zwłaszcza dla producentów szaf sterowniczych. Przede wszystkim oszczędność miejsca w szafie sterowniczej. Po drugie, znaczne skrócenie czasu montażu. Oprócz tego oferują cały szereg różnych funkcji diagnostycznych, które znacznie skracają czas diagnostyki i ewentualnych napraw. Druga grupa z kolei są to liczniki energii i mierniki parametrów sieci. W tej chwili temat bardzo ważny. Wiadomo, jak ważne jest monitorowanie i optymalizacja zużycia energii. I tutaj mamy cały szereg rozwiązań, począwszy od lokalnych urządzeń, które mogą nam analizować zużycie prądu w jednej maszynie, aż po całe systemy, linie produkcyjne czy fabryki. Specjalna usługa sieciowa, którą do tego oferuje przez chmurę dostęp do danych, które gromadzimy praktycznie z każdego zakątku świata. Dzisiaj przyjechałem tutaj zaprezentować sterowniki PLC Next, ale jako że sterowniki te są na rynku już kilka lat, to postanowiliśmy zmienić trochę sposób naszej prezentacji i nie opowiadamy o samym sprzęcie, ale o aplikacjach, które opracował Phoenix i które są w stanie pomóc w optymalizacji produkcji w zakładach produkcyjnych. Czyli jest to aplikacja IoT Framework, która umożliwia w łatwy sposób zebranie danych i zmagazynowanie ich, a następnie aplikacja ML Next, która z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji jest w stanie wykryć anomalie w procesie produkcyjnym. Dzięki tym dwóm rozwiązaniom Phoenix jest w stanie pokazać coś ciekawego odnośnie
właśnie rynku software'owego czy oprogramowania, które można uruchamiać na naszych sterownikach, a nie tylko samego sprzętu, co robiliśmy wielokrotnie wcześniej, więc teraz jesteśmy i pokazujemy się od trochę innej strony w kontekście PLC Next. Na Technology Days przedstawiliśmy również najnowsze zasilacze serii Trio. Są to zasilacze serii trzeciej, które mają również wbudowane wyłączniki elektroniczne i dodatkowo, uwaga, uwaga, komunikację po IO-Link. Technology Days to była świetna okazja, żeby porozmawiać, spotkać się z naszymi klientami, partnerami biznesowymi, a także wymienić doświadczenia oraz zobaczyć i poznać rozwiązania na stoiskach, które przygotowaliśmy wraz z partnerami. Było nam bardzo miło gościć Państwa i do zobaczenia w kolejnej edycji.